straszne. Wszyscy, ja jestem pewien, że będziecie tutaj wrzeszczeli jak najęci. Bo pożegnaliśmy komunistów z parlamentu. To jest też nasza zasługa. Słuchajcie, walka trwa każdego dnia. Wygoniliśmy chamów i jedziemy, niech słyszą. Czy obawia się pan zamieszek? A dlaczego? Ma pan kask na głowie. To pojeżdżę na rowerze. A, dziękuję bardzo. Proszę pan. Tutaj na tym marszu przyjechaliście tutaj z rodzinami, z bliskimi.
się kształt, muszę czuć za własne pieniądze i z własnej woli. Nikt was tutaj nie złożył partyjnymi autokrami, jak na wiedzę SLD, jak na Parady Równości. Nikt was tutaj na siłę nie przywoził. Sami tu przyjechaliście, tutaj razem dumnie się czujemy, aby spełnić naszą ideę, aby wybuchł cielną Polskę. Bo to jest nasz cel. PiS-ów jest, aby odliczyć pospolitą grąb ludzi, którzy obecnie naprawdę do tego nie staną. Że musimy żegnać codziennie kolejnych kolegów, kolejne koleżanki, które wyjeżdżają do Londynu, aby tam zrobić naczynia. A tutaj kończyli szkoły w Polsce. Tutaj chcieli zostać. Gdzie tutaj złożyć rodziny? Wszyscy my w tym Sejmie jesteśmy po to, aby tych zbrodniarzy z tego rozliczyć. My w tym Sejmie jesteśmy po to, aby zatrzymać polskie pokolenie młodych w kraju. Abyście wy rządzili tym państwem, jako polscy patrioci. Abyście wy objęli ten rządu w naszym kraju. I to jest nasz cel i przysięgam z tego serca. Nigdy nie myślcie, że jesteście gorsi od tych starych pijaków, krajów, młodziei, którzy rządzą nami. Nigdy nie myślcie o tym, że jesteście od nich gorsi. Od tych, którzy siedzą i piją sobie w najdroższych hotelach najdroższą wódkę. Bo nie przyjdą na żadne takie uroczystości, bo jest brzydka pogoda. Nigdy nie myślcie o tym, że jesteście od nich gorsi. Jesteście lepsi. Mówcie o tym z dumą. Mówcie o tym z brakiem kompleksu. Myślcie o tym, abyśmy jak najszybciej zbudowali kraj, na który nas stać. Kraj, który samodzielnie będzie bronił naszych granic. Silną armią, z powszechną obroną terytorialną. Bez żadnych imigrantów, bo my mamy obowiązek sprowadzić do nas naszych rodaków, którzy są zagranicami. A nie mamy żadnego obowiązku wysokiego się Niemcom i przyjmować imigrantów, bo pani Merkel tak każe. Nie i koniec! Chcemy imigranta. Chcemy repatrianta. Chcemy powrotu Polaków do naszego kraju. Po to, abyście zasilali nasze szeregi. Abyście dołączali do organizacji narodowej. Bo bez was nie odejmiemy Polski. Nie mamy tylu kadr. A tutaj zobaczcie, ilu nas jest. Jest tutaj 100 tysięcy ludzi. Są tutaj przyszli żołnierze, przyszli urzędnicy. Są tutaj ludzie, którzy muszą tutaj zostać. Nie możecie wyjechać wszyscy do Londynu. Thank you.